nie trzeba być historykiem z wykształcenia, by podstawy na temat święta Konstytucji 3 maja znać. Powinniśmy je znać. 3 maj, w tym dniu została podpisana Konstytucja w 1791 roku. No i czcimy ją do dzisiaj, jest to 230 lat. Bo to jest druga konstytucja, pierwsza w Europie, prawda? Druga w całym, drugim w świecie. Jesteśmy dumnymi Polakami. Z każdym rokiem czcimy w towarzystwie tu przyjaciół, w towarzystwie mieszkańców Mławy to święto. I na koniec mogę tylko powiedzieć, że jedną ważną rzecz, że konstytucja jest i była i konstytucję trzeba szanować bez względu w jakim wieku żyjemy. Mława pamięta wiele dat, co już niejednokrotnie udowodniła. Uroczystości trzeciomajowe wydają się być dla miasta szczególne. Dlaczego? Za sprawą pewnego Polaka. Nie byłoby tej konstytucji, gdyby wcześniej nie działalność kanclerza Andrzeja Zamoyskiego, który tu niedaleko w Bieżuniu, w swoim pałacu, opracował zbiór dokumentów o prawodawstwie Rzeczypospolitej i rozwinął myśl prawniczą, która doprowadziła do powstania samej Konstytucji, choć jak wiadomo kanclerz Andrzej Zamoyski już nie uczestniczył w tym procesie, bo już po prostu nie żył. Natomiast tutaj była ciągłość tego dorobku prawniczego, dorobku też państwowo-twórczego, tej myśli, która była. Także można powiedzieć, że nasze północne Mazowsze ma też swój udział taki intelektualny w tworzeniu Konstytucji 3 maja. Jest jeszcze jeden fakt historyczny, wymagający utrwalenia. Pamięć bywa ulotna. Konstytucja przestała obowiązywać 24 lipca 1792 roku, w momencie przystąpienia króla Stanisława Augusta Poniatowskiego do Konfederacji Targowickiej, czyli po 14 miesiącach. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja, która miała przede wszystkim ogromne znaczenie niepodległościowe, no bo to powiększenie armii, to przede wszystkim walka o utrzymanie naszej niepodległości. Wprawdzie to krótko, kilkanaście miesięcy, ale jednak. Piękne święto, święto demokracji, bo demokracji, która się zaczęła i bardzo szybko skończyła. Tak naprawdę nie została prawie w ogóle w życie wprowadzona. A idee były bardzo szczytne i wspaniałe i to święto powinno być świętem radosnym. Oczywiście jak będzie można, to na pewno będziemy je znacznie radośniej obchodzili, ale to święto zawsze mnie napawa dużym optymizmem na przyszłość. Obrady sejmowe i przyjęcie konstytucji odbyły się w warunkach zamachu stanu. Konstytucja została zatwierdzona większością głosów, co zostało owacyjnie przyjęte przez publiczność i tłum zgromadzony przed Zamkiem Królewskim w Warszawie. Bardzo ważny dokument regulujące, jak będzie funkcjonowało nasze państwo, regulujące trójpodział władzy, wprowadzające trójpodział władzy. Bardzo ważna zasada demokratycznego, niepodległego państwa. Jest ona dla nas takim testamentem do zrealizowania i obowiązkiem każdego obywatela jest dbanie o wolność, niepodległość naszej ojczyzny. Patriotyzm dzisiaj to jednak nie tylko uczestnictwo w uroczystościach, ale nadal te kilka cech, które charakteryzowały naszych przodków. Zadajmy sobie pytanie, czy my, tak jak oni, jesteśmy gotowi do przedkładania celów ważnych dla ojczyzny nad osobiste i w razie potrzeby poświęcenia dla niej własnego zdrowia lub nawet życia. Bez owijania w bawełnę. Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego. Tyle w temacie. Właśnie tego dotyczy mój podwójny projekt, który złożyłem do budżetu obywatelskiego Mazowsza. Budowa traktów pieszo, ciągów pieszo-rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej 544. Jeden dotyczy od odcinka ulicy Granicznej do Kościelnej, drugi wzdłuż drogi tej, którą wymieniłem, w ulicy Gdyńskiej. Są to newralgiczne miejsca. Dochodzi tu do potrąceń, a nawet śmierci pieszych. Kierowcy denerwują się, a rowerzyści boją. Cykliści muszą wykazywać się czujnością.
pragnę za pośrednictwem właśnie telewizji apelować do mieszkańców Mławy, ale również i Mazowsza, bo to jest budżet obywatelski Mazowsza, że gdy wnioski zostaną przyjęte i przejdą pozytywną weryfikację, żeby głosowali na to. W efekcie projekty, które osiągnęły najlepszy wynik w głosowaniu, aż do wyczerpania puli środków przeznacza się do realizacji, wpisując je do uchwały budżetowej. Także warto wspierać dobre inicjatywy. Być może właśnie ścieżka pieszo-rowerowa uzyska wsparcie mieszkańców w postaci ich głosów. I prace ruszą. W tym roku wystarczy. W ramach Światowego Dnia Ziemi urzędnicy miejscy rozdali 1000 drzewek. Mieszkańcy z propozycji ochoczo skorzystali. Skorzystamy na tym wszyscy. Burmistrz zachęcił mieszkańców Mławy, aby posadzili w swoim sąsiedztwie drzewa liściaste, które, jak wiemy, oczyszczają powietrze i sprawiają, że jest ono bardziej czyste, a tym samym jakość naszego życia w mieście rośnie. Kto o drzewku zapomniał, za rok kolejna okazja. Koniec sadzenia. Teraz nowi właściciele liściastych mają okazję wygrać nagrody, ale muszą wykazać się inwencją twórczą i odrobiną talentu fotograficznego. Masz już drzewko? Pokaż je sąsiadom i znajomym i graj. Zachęcamy teraz mieszkańców, aby przysyłali nam zdjęcia. Najlepiej dwa zdjęcia. Pierwsze z sadzenia drzewka i drugie po 2 miesiącach, gdy już drzewko wypuści listki i mamy pewność, że się przyjmie. W Mławie nie ma przegranych. Po wysiłku czas na miłe niespodzianki. Wśród osób, które do nas przyślą takie zdjęcia na adres burmistrza burmistrz@mlawa.pl rozlosujemy nagrody. Na pewno każdy dostanie też jakiś miejski gadżet. Zachęcamy do tej zabawy. Zdjęcia później będziemy publikować na miejskim Facebooku. Na co dzień zamykamy się w swoich pancerzach, ale jak jest akcja, często chętnie zgłaszamy uczestnictwo. To motywuje organizatorów do dalszych działań. Zaprezentujmy miejskie drzewka w naszym przydomowym zaciszu i dobrze bawmy się, wygrywając miejskie gadżety. Teraz twarzą w twarz spotykamy się raczej jedynie w domach, nawet konkursy recytatorskie odbywają się online. 44. edycja warszawskiej Syrenki, taki miała charakter. Uczniowie szkół podstawowych są po eliminacjach. Gdzie się podziały moje daktyle? Wyszedłem z domu tylko na chwilę. Wyszedłem z domu, wracam po chwili, patrzę, o rety! Nie ma daktyli. Dzieci się bardzo lubią nagrywać, natomiast kiedy przychodzi do takiego jednak dość profesjonalnego pokazania się, widać było i stres, i nerwy, i spięcie, i widać było taką trudność, widać też było taką trudność pracy, to znaczy tego, że dzieci zupełnie inaczej przygotowywały się co roku i inaczej te występy wyglądały niestety w formule online, a inaczej wyglądają zawsze na scenie. Mazowiecki Instytut Kultury termin finału wyznaczył na 15-16 maja. W związku z sytuacją epidemiczną w kraju może okazać się konieczne i jego przeprowadzenie za pomocą łącza internetowego. O czym należy pamiętać? Przedwstępne występy wskazały, gdzie nasz błąd. Krawców chyba dam jej kilka. Albo w kącie ją postawię. Dzień jest przecież do roboty, a tak? Myśli o zabawie. Recytacja to nie teatr. Nie musimy się przebierać, nie musi być za dużo gestykulacji, może sobie troszeczkę pomóc. Natomiast nie teatralizujmy. Tutaj to, co mówimy, to jak prowadzimy widza, to jest to sedno. Komu finał pisany, Miejski Dom Kultury w Mławie nazwiska już zna. Lista wcale taka krótka nie jest. Z tych 38 osób wybraliśmy ostatecznie 15 laureatów w każdej kategorii z całego konkursu, czyli w każdej kategorii wiekowej były i pierwsze miejsce, i drugie, i trzecie, i wyróżnienia. W klasach 4-6 rzeczywiście nie udało nam się trzeciego miejsca znaleźć, ale także laureatów mamy ogólnie 15, natomiast zgodnie z regulaminem Mazowieckiego Instytutu Kultury z naszego etapu my wysyłamy tylko osoby z pierwszych miejsc dalej, które będą dalej startowały w konkursie.
Po co to wszystko? Otóż laureat Grand Prix zostanie wysłany z opiekunem na 13 ogólnopolski konkurs recytatorski Przebudzeni do życia w Bielsku Białej. Im więcej osób o wygranym usłyszy, tym większe szanse na dalszą ścieżkę rozwoju. W końcu aktorzy też od podstaw kiedyś karierę rozpoczynali. Opamiętajcie się, młodzi przyjaciele. Jesteście przerabiani na masę, masę ludzką, masowego odbiorcę. Jesteście przerabiani na ciemną masę, na masę towarową. Proszę was, nie bójcie się samotności, nie bójcie się ciszy, nie bójcie się nudy. Pamiętajcie, że milczenie jest wymowne, że nienawiść krzyczy, ryczy, ujada i wyje. Miłość uśmiecha się, milczy, czeka na was. Mławie nie brakuje pomysłów, lubi brylować. Oto nowa okazja. Pocztówki z napisem opisującym miasto nęciły każdy mieszkaniec, który przyszedł do urzędu i wykazał chęć wysłania lokalnej widokówki do wskazanej przez siebie osoby, został wysłuchany, a życzenie spełnione. Każdy, kto do końca kwietnia przyszedł do kancelarii ratusza i powiedział jedną z tych czterech haseł, mógł otrzymać jedną z tych pocztówek, by później wysłać ją do kogoś z życzeniami, z pozdrowieniami z Mławy lub wzbogacić nią swoją kolekcję. Hasła były proste, typu Mława jest interesująca. Założenie projektu to promocja i zaproszenie do miasta. Nawet Sławomir Kowalewski kilka sztuk wysłał. Pocztówki wyślemy z życzeniami od burmistrza do naszych miast partnerskich, do burmistrzów Moskufo, Nassau, Barenai, na Litwę, do Rasiniai, a także do niemieckiego Firnheim. Już niedługo nasi przyjaciele z tych miast otrzymają od burmistrza Mławy krótkie pozdrowienia na mławskich pocztówkach. Akcja została zakończona, ale nadal zainteresowani pocztówkami mają okazję je pozyskać. W końcu ratusz otwarty jest na potrzeby mławian, jakie by one nie były.